Hej, siemano, z tej strony Salman i witam was w kolejnym odcinku Fallouta 3 w TTW Rivet City. Ponownie bez kamerki, bo nagrałem to od razu po poprzednim odcinku, więc bez zbędnego pitolenia wbijamy. Welcome to Rivet City. Please wait while the bridge extends. Dobra, dzięki mordo. To sobie w ogóle mega sprytnie wymyślili, bo zobaczcie, całe miasto jest na łodzi. Stąd ta nazwa, nie? Rivet City. Że jest na rzece, na river. Jest zbudowana na starym lotniskowcu i to jest w ogóle rewelacja. No bo de facto są bezpieczni od mutantów, od guli, od majerlurków zasranych. Harkness. Brzmi znajomo, powiedzmy jej to. Jej, Boże, jemu. Dobra, macie jakąś radę? Bannon and Dr. Lee and I all meet on Monday mornings to talk about citywide issues. It's pretty informal. The council doesn't have... Dobra. Czy wiecie, że Pauli jest uzależniony? He's totally strung out. Okej. Dlaczego zdecydowaliście żyć na tej starej tubie? We're the safest, most secure city in the wasteland. No właśnie. Nothing can get in here without our say-so. To jest mega duży argument dla nich. O właśnie, ktoś o imieniu Pinkerton. Are those rumors still floating around? Look, I don't have time for... Kurde. Pinkerton's a legend. Dead or long gone. Don't care. Dobra. O, czy on coś wie o historii Rivet City? I don't exactly have time to worry about the history around here, now do I? Dobra, jest dupkiem. Jakby, no, dzięki Harkness, totalnie mi się nie przydałeś. I teraz tak, no niestety... Jak widać, tutaj ochrona nie jest zbyt gadatliwa. Ale właśnie, to jest marketplace. Tu możemy w końcu pożytkować nasze kapsle. Wszystkie rzeczy, które zbieraliśmy. O Jezu, przepraszam, czkawka. Kupować pancerze, tylko... Jakby, no nie wiem, czemu jest powiedziane, że sklep jest zamknięty w nocy, a jest... Aha, siódma, dobra, wszystko jest od ósmej. Cyk, i nagle tutaj, proszę bardzo. Ty widzę, sprzedaż bronię, więc bardzo się polubimy, kolego. O jest, ona tutaj ma skalpa. O, od razu lepiej, i ten wąs, szanuję. Właśnie. No dobra. Jak jest sprzedaż broni? Uff, już się mam, że gra się wiecznie. Tak, czy ja chcę ci coś sprzedać, panie Flak? No niekoniecznie, panie Flak. Niekoniecznie. Czy ja mam dwa Chinese Assault Rifle, czy tamten nie zabrałem po prostu? Nie wiem, co się teraz stanęło. Przecież zabieram tamtego mutanta w przeciwnym. Dobra, nieważne. Panie Flak, co ty masz? Nic, czym mógłbyś mnie zainteresować w sumie. Bo mam wszystko. Jakbyś miał może jakieś... O, Fatman. Też mam Fatmana, nawet chyba dwa. Laser Resigious Crew. Recharger Rifle. Kojarzę, to jest fajna brońka. Service Rifle. Też mega fajna broń. Nie, niestety nie masz. Ale tak. Czy masz w takim razie coś fajnego? Nie potrzebuję tego twojego Advanced. 16. A mój ile ma Talon Combat? 17. Dobra, elo, jesteś przegrywem. Jakby nie masz nic, co mogło mnie zainteresować, niestety. 17. O, Recon Armor. 17, no ale 3 kafla. No niekoniecznie. Dobra. To będzie dobre. Weźmy to koniecznie, bo to może mi się przydać naprawdę jako fajne rozszerzenie broni. Plus, jeżeli mogę zmontować do Chinese Assault Rifle, to właśnie sprawiłem, że ta broń jest o wiele lepsza. 308, 10 mm, 5,56, coś jeszcze? Czy używam amunicji 38 albo innej? Chyba nie bardzo, nie? Jezu, 5 mm, jak mało amunicji. No jeszcze 20 gałga, jakbyś miał, to mogę też sobie kupić w takim razie, ziomeczku. Trochę energy cele. Dobra, bo i tak tutaj się u ciebie spłuczę trochę. Więc w takim razie, ziomeczku, mam tutaj gdzieś w śmieciach pre-war money.
To jest zawsze dobre do handlowania. Znaczy 170 sobie zbijam cenę. A to nic nie waży, więc zawsze jest dobre przy handlu. Naprawdę. Coś o Pinkertonie? Proszę bardzo, nagle wie. Yeah, I've heard of him. Supposedly built Rivet City. They probably think he invented bread too. Idiots. Lately he's even been blamed for the noises in the broken ship bow. Anyone with half a brain would know. O, zegareczek. Proszę bardzo. Zepsute części łodzi. A my jesteś w historii? I can't help you, pal. Been here for years, but all I know about the history. Dobra. Maybe Bannon can help. Bannon. Dobra, musimy znaleźć gościa o imieniu Bannon. Brzmi bardzo ciekawie. Ale zobaczmy, czy możemy ulepszyć tym właśnie mój Chinese Assault Rifle. Nie, niestety nie. Możemy za to mój Assault Rifle. Heavy Barrel. Spoko opcja. Dzięki temu mój Assault Rifle będzie teraz wytrzymalszy. Przy okazji będzie wyglądać fajniej. Zobaczcie, jak on wygląda czadersko z tą ciężką lufą. Poezja. Ty jesteś Bannon? Tak. Welcome to Potomac Attire. I am Bannon, proprietor and city council member. O. I carry discriminating attire for discriminating customers. Between you and me, keeping out the riffraff is good for business. Dobra, jakby powiedz mi, ziomeczku, o Pinkertonie. Now, there's a name I haven't heard in a while. Never met the man myself, but rumor has it he helped found Rivet City. Some rumors say he died trying to loot the broken bow of the ship. Others say he joined up with the Enclave. Dobra, a powiedz mi w takim razie o coś o historii. Why, I practically set this whole place up. When I got here 12 years ago, it was just a handful of dead enders squatting in a rusted out rowboat. Now I'm on the council, and with my leadership, we're the strongest settlement in the wastes. Of course, a few of those dead enders still stick around, but who'd want to leave? O! Czy Rivet City nie było dłużej niż 12 lat? Well, yes, but it was hardly any place of importance until I arrived on the scene. That's all ancient history now. No one would ever care about it. If you insist on wasting your time on that, you could try that bartending old crone down below, Belle Bonnie. Belle Bonnie, dobra, wielkie dzięki. Come back soon. Wielkie dzięki, czy teraz musimy znaleźć... Jak closing time? Jest dopiero 8 rano, dopiero zrobić robotę. Musimy znaleźć na dole... W... O, dziecko. Jesteś kimś ciekawym? Nie. CJ! You picked the wrong house, fool! Dobra. O, lodówka numerem 7. A nie, to jest jakiś terminal. A nie, to chłodzenie. Dobra, nieważne. Czy ja mogę naprawdę mu to opizdlować? XD, jakbym miał klucz, mógłbym to wszystko opizdlować od tyłu i nikt by nawet mnie nie widział. Musimy znaleźć na dole. Powiedział, że na dole, gdzieś w jakiejś karczmie, kantynie czy czymś tam, jest ktoś o imieniu Belebon. Co to jest miejsce? Capital Preservation Society. Midship. A ja chcę zejść na dół. Ja chcę zejść na dół, niestety, więc... Może tędy? Bo to jest ten problem, że Rivet City też jest strasznie, cholernie trudne do nawigowania. I jak mi się to nie podoba. Jakby no... Kurde, Bella. Saint Monica's Church. To jest kościół, okej. Okay. Chwała tobie, ojcze. Musimy znaleźć w takim razie tego Belebona. Tu są drzwi, tu są drzwi. Swoją drogą przykre jest to, że nie można mieć domu w Rivet City. No bo naprawdę fajne. Dzięki temu może bym się nauczył tutaj trochę bardziej... Tami. Bym się nauczył trochę bardziej nawigacji po tym mieście. James Hargrave. Tu jest jakiś magazyn. Marketplace. No i kurde... Nie, dobrze! Tu jest klatka schodowa. Tu się idzie na marketplace, czyli tędy idziemy na dół. I tu jest co? Kibel. Chociaż bardziej miejsce do chlania, no ale jak lubicie pić z... Kurde, pisuar, spoko. Jest! The Muddy Rudder. Bar. Dobrze, to jest tu, gdzie musimy przyjść. Trochę juchy zawsze, spoko. Belly Boone. I'm Belle Bonnie. Dobra, Belle Bonnie. Muddy Rudder. I'll tell you what I tell all the fresh meat. Don't start anything down here, or I'll have Brock kick your... Spokojnie, będę grzeczny. You must be drunk. Are you gonna order or what? Nie, nie, jestem trzeźwy. Oh yeah, he's a mess. Dobra, O, Pinkerton. Moron. Always going on about how he started Rivet City. Who gives a crap?
Right before he disappeared, he was going on about some newfangled contraption he was sure was in the broken bow of the ship. Czyli wszyscy wiedzą, że poszedł tam, do tej złamanej części statku. History? What, not enough shit around here already? You need to dig up more? Don't know if it ever had an official start. It's just been here forever. Stuck in the river and full of assholes. Jakby mamy mało szansy. No, but fuck. I can damn sure share a bag of get the hell out of first ones on the house. No właśnie, powiedzmy, Bannon powiedział, że zorganizował całe to miejsce. Why, that lying son of a bitch. He wasn't even born when I got here. Nie widać. Wanna know this tub's history? Only person who really knows it is Pinkerton. And most think he's dead or gone. He's holed up in the other half of the ship. And he don't like visitors. He'll set you straight. Okej, okay, dobra, naprawdę dowiedzieliśmy się mega ciekawej rzeczy. To znaczy, że jedyną osobą, która wie prawdziwą historię Rivet City, jest Pinkerton. Wszyscy mówią, Pinkerton nie żyje, Pinkerton nie żyje. Ale, co jest ciekawe, nikt z nich, oprócz właśnie tej Belebon, nie wspomniał, że Pinkerton siedzi sobie tam i najprawdopodobniej mnie stąd wyrzuci. Więc no niestety musimy popłynąć, co mnie cholernie nie cieszy, ponieważ radiacja i w ogóle. Ale czego się nie robi przecież dla naszej kochanej Moiry, nieprawdaż? O mój Boże, kolejne moje nawyki patrzenia w kamerkę, mimo że jest wyłączona. Znaczy nie, ciekawostka, kamerka jest włączona, tylko jest za ciemno, bo nie włączam światła i nie chcę mi się go ustawiać, żeby sobie po prostu... Żeby sobie po prostu ten... to ogarnąć. Aha, to tak stoi, dobra, myślę, że to jest... Nie no, to zniknęło, przecież to powinno być... Statek powinien być. Dobra, never mind. Ja jestem zdania, że jednak powinniśmy wrócić tutaj. Co ja zrobiłem, przepraszam bardzo, ja chcę tutaj wrócić, halo! A tu widzę, że jest amunicja. I nawet ty nie skradziesz. Rivet City, kocham cię. I nawet apteczka, Boże, najlepsze miasto na pustkowiach. Steampaki radowały je jak najbardziej na propsie. O, tam! Chcę wejść, słuchajcie, na sam szczyt tej łodzi i stamtąd zobaczyć moją możliwą drogę do Pinkertona. Bo, no, nie ukrywajmy, pływanie w napromieniowanej wodzie Waszyngtonu bardzo mi się nie uśmiecha. I raczej chciałbym tego uniknąć. To w ogóle, czy to jest motocykl pęknięty na pół? Tak. Ktoś tutaj motocykl sobie tuningował. To jeszcze są, zobaczcie, stare samoloty przedwojenne. Cudo. Naprawdę, Rivet City to jest tak mega klimatyczne i trzadowe miejsce. Jakby to trzeba przyznać. To ma Fallout 3, czego nie ma Fallout 4. Mega fajne, klimatyczne miejscówki. Moim zdaniem jedyną klimatyczną miejscówką w Falloutie 4 było... W sumie nawet nie Diamond City, bo było słabe. Okay, no na trailerze wydawało się fajniejsze. Dobra, i Pinkerton, z tego co wszyscy mówią, siedzi sobie tam. W tej złamanej części. A teraz pytanie, jak się do niej dostać tak, żeby nie zadupić się? To jest pytanie, na które muszę znaleźć niestety odpowiedź. I wiecie co? Chyba nawet znalazłem odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy wasze czujne oczy zauważyły. Tam jest jakiś mostek. Powiedzcie mi, po co ktoś by zrobił most do pękniętej części statku, w której nic nie ma? YOLO. Wejście. Boję się. Standardowo, jak w tej serii. Dobra, udało mi się chociaż wyjść, że tak powiem, na powierzchnię. Tutaj pewnie będzie Meyer Lurk. O cholerka. Szybko, duszę się. Ile tu jest wody? Jezu, ja prawie zginąłem. Dobra, to zasługuje definitywnie na nawet nie steampaka, ale super steampaka. I teraz zwykłego steampaka jeszcze. O, ja tutaj się tak napromieniuję. Ale hej, czego się nie robi dla Moiry? To już mówiłem przed chwilą. Tylko gdzie tu są przeciwnicy? No żeż ty w dupę rąbany. Hunter. Błagam cię, traw go chociaż, co?
Dobra, jakby to się w miarę jeszcze udało. O, w dupę. Pokazało, że mu zabiorę więcej życia, a to tak nie zadziałało niestety. Ja wiem, że teraz marnuję moją cenną amunicję 5.56, ale naprawdę, naprawdę potrzebuję tego. Jestem też strasznie ciekaw. O, level! Level! Koniecznie w Sneak. Tak z 10 punktów i 5 w Guns. Bo to mi się bardzo przyda. Naprawdę, naprawdę bardzo mi się przyda. Teraz tak, mam dwie strzałki. Ta do Rivet City i ta do miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było. Więc ta, gdzie mnie jeszcze nie było, najprawdopodobniej jest celem mojej faktycznej misji, czyli odnalezienie Pinkertona. I mnie ciekawi. Bo ja naprawdę, grając Fallouta 3, większość questów pobocznych totalnie zlałem. Serio. Mnie ciekawi, czy Pinkerton żyje. I to mnie cieszy, że to nie jest live, tylko że to jest odcinek. Tutaj lepiej nie strzelać, o mój Boże. Fuck, 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 fuck! Nie, 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 nie! Jakby to jest element moda, który mam. Sprawia, że jestem po prostu nieprzytomny, kiedy ginę i ożywia mnie. I to nie jest czytowanie. To jest dlatego, że jakbym zginął, to bym wczytał grę, a wczytywanie gry no nie zawsze działa dobrze tutaj niestety. Więc staram się to robić jak najmniej. Ale i tak mam uszkodzoną kończynę, więc nie martwcie się, to nie jest tak, że nic mi się nie stało totalnie. Ale jak widać, ktoś nie chce, żebym tutaj szedł. I to idę w dobrym kierunku, w kierunku Pinkertona. Albo potencjalnej śmierci. Więc tutaj już trzeba uważać na pułapki. Także, jak widać, mieszkańcy nie kłamali. Jeżeli ktoś tu jest i jest to Pinkerton, to definitywnie nie chcę, żebym tutaj był. Dokąd to prowadzi? Horace Pinkerton Labdor. O nie. On tam jest nawet. On żyje. Jak widać... Spróbuj mnie tylko pociąć, nie? To ci łeb Dobrze, przepraszam. Będę rozgrzeczny, panie Pinkerton. Horace Pinkerton, on naprawdę żyje. XD. Mordo? How the hell did you get in here? Wow. I suppose you can't be all that bad if you made it this far without... Znaczy, de facto trochę zginąłem, panie Pinkerton. This is the part where you tell me what the hell you are doing bothering an old man who obviously wants to be left alone. Get on with it already. Nie rozumiem... Po co on tutaj przyszedł? Co on tutaj robi? The secret kind. O Boże! Well, if you must know, I'm an electrician and computer. I'm the guy that got Rivet City up and running in the... And after all that, Lee and her gang of flunkies pushed me out. Ha! Project Purity and... But a bunch of... Nie! They can't even clean some... Czyli doktor Lee jest taka niedobra w sumie. Co on tutaj w ogóle robi? I live here. It's where I do my work. And it's far away from Dr. Lee and all those other monkeys dressed up like scientists. You made it past my defenses, which proves you aren't a dummy. And you haven't killed me. So I suppose you aren't here to do that. I suppose you can hang around if you want. Just don't... Dobrze, panie Pinkerton. Ale zanim pogadamy o androidzie, historia miasta, niech mi ją powie. What? I have better things to do than yak about those backstabbers. Nie, proszę. Proszę, powiedz mi prawdę. Ha. Sounds like you've been poking around, all right. I'm surprised any of those reprobates... Jesteś żywą legendą, mordo. Maybe they still laugh about how they edged me out of the council back then. But you can set the record. Co ma z oczami w ogóle? For that, you have to go all the way back to when remnants of the Naval Research Institute... 40 lat temu. ...off this wreck, about 40 years ago. We were looking for new lab space,
And this bucket of bolts just happened to have a well-preserved science bay on it. Everything else just grew up around that lab once we got it up and running. The science team was led by one H. Pinkerton. Dobra, i to jest mega ciekawe, czyli on po prostu był członkiem jakby ekipy naukowej marynarki wojskowej, pozostałości po tych ludziach, można tak powiedzieć, i chcieli mieć miejsce do badań i zamiast zdobyć osadę, oni po prostu szukali laboratorium. Nieźle. That lasted until about 18 years ago, when those ambitious backbiters like Lee and her little team showed up. She came in with her big Purity Project pipe. To jest element fabuły Project Purity. Those traitors. She even took my seat on the council. By then, I was glad to leave it behind. But hell, if I'm leaving the city, I made great. Co on wie o projekcie Purity? Who cares? It's some hydroponics pipe dream that Lee's been working on forever. Oj, mordo, zdziwisz się. Time and effort, I say. Oj, zdziwisz się. Apparently, though, my teams cared more about it than they did about little things like defense systems or making this ship float again. Treacherous bastards. Okej, to akurat prawda, faktycznie. Masz jakieś dowody? Of course I do. A good scientist always keeps track of their data. Grubo. Here. They probably don't even remember, but I kept the records of that first council meeting. Take them, if it'll put them in their place. Grubo. Prawdziwe akta historii Rivet City. Ale akcja. Dobra, powiedzmy o rekonstrukcji androida. What are you talking about, boy? I don't know anything about any of that. And what did you call it? An android? What's that? Dobra, mów, mordo. Fine, whatever. Calls himself Harkness. To stąd kojarzę jego imię. Główny ochroniarz Rivet City jest androidem. Znaczy jest syntkiem z Fallouta 4. That Commonwealth tech isn't all that fancy when it comes down to it. I'm also the only one in the wasteland with the skill and the nerve to perform facial surgery. That android flesh ain't so different than ours. You want proof? I documented the whole thing, so I could rub it in the face of Dr. Lee. Nie, jeszcze ma dokumenty tego. I hate that snooty bitch. No właśnie, jeszcze za bitch. Nie no, dobra. That witch ruined my life, but you're right. Who gives a crap about any of that? You want your precious proof. It's all in my computer. Here's the password. Jezu. See for yourself. Czemu on jeszcze mi... Hell, just take these pictures o, tu urzasła synth. Straight from the synth man's lips. Just don't go telling Harkness, though. He won't believe you anyway. And you really don't want to see him upset. Jezu, w ogóle to jest beka. Przychodzę, odkryłem tego gościa, o którym praktycznie nikt nie wie. Jest coś, czego mi nie mówisz, prawda? Oh, all right. So maybe I didn't wipe his mind like he asked, but I buried it. Bo przychodzę do tego gościa, mówię, hej, znalazłem cię. Co wiesz o androidach? Mówi mi wszystko. Tu masz hasło, zobacz sobie. Dziwne trochę. O. Just say to him, activate A321 recall code Violet, and that will activate the hidden sub. No to nieźle. No, czy mógłbyś zmienić mi twarz? Okej. O, trasa. To prawda. To prawda, Jezu, on definitywnie podkreślił, czym jest trasa w Falloutie 4 z banami. Najnudniejszą frakcją w całej grze, tak naprawdę. Co jeszcze o właśnie, o wspólnocie? To zobaczmy, co Bethesda zaszyła. Jakie informacje o Falloutie 4 w trójce? Most of it's blasted nothing, just like here. There's talk, rumors mostly, about a place called the Institute. That's where Zimmer and that android came from. God knows what else they got going on in there, but it puts our tech to shame, that's for damn sure. Nie no, nieźle, nieźle. A dlaczego pomagasz androidowi? Nie. Okej, okay, goodbye. Don't let your guard down.
Kurde, Pinkerton, no mega cię szanuję, mordo, nie? Jesteś epicką postacią. Ale teraz gdzie jest twój terminal? Tu jest wyłączony jakiś? Gdzie jest twój taki typowy terminal, którego sobie używasz na co dzień, żeby, nie wiem, pograć w gry, oglądać Minecrafta? Jezu, jaką tu ma maszynerię. To nawet ma, kurde, minutnik do jajek. Tu jest terminal. Wiesz, boję się trochę tego, jak on tutaj pociął. Jakby, czy to jest ostatni gość, który przyszedł tutaj węszyć? City Founders Log. 2230. Dobrze mówiłem, czyli to jest 23 wiek, czaicie? Dr. Horace Pinkerton, Annette Holmes, Drad Danvers. Okej, okay. Czyli byli zupełnie inni reprezentanci. Tutaj coś tam mówili, log androida. Coś tam zbudował. Log androida 2. Ukradł coś Brownowi, doktor Brown, doktor... Wait! Właśnie! Simulation of his. Little girl. Kurde, to będzie potem w fabule. Doktor Stanislaus Brown. Potem jak będę mógł, to wam przypomnę o nim. Before Pictures. Tak wyglądał Harkness przed. Jakby no nic specjalnego. A tak wygląda po. No, dorzucił mu tylko trochę włosów i zmniejszył mu tu zmarchę przy ustach. Więc szanuję. No, aha, notatki, dobra. Mogę zobaczyć, jak on jeszcze mieszka? Jakby ciekawi mnie ten Pinkerton. To jest mega fajna postać. Kurde, jak ja żałuję teraz, że tyle elementów Fallouta 3 olewałem i jak ja się cieszę, że zmotywowałem się, żeby tą serię zrobić. Bo tyle mi ominęło w tej grze. Właśnie, on tu ma nawet telewizor skubany. I wannę. Jakby, no nie wiem, po co ci wanna, skoro masz wszędzie wodę. Ma łóżko. Telewizor oczywiście nie działa, ale ma cygarko nawet. Kurde, ale te cygara się dymią, mordo. Ty nieźle palisz, widzę. Stary jarasz jesteś. Czy mogę stąd wyjść w jakiś inny sposób, który no jakby no, nie uwzględni mojego utopienia się w napromieniowanym gównie? To jest takie moje malutkie marzenie, pani Pinkerton. Myślałem, że tędy droga, co? Wiesz, że tutaj słyszę gdzieś Major Lurki. Tam do Rivet City można wejść, tylko pytanie, którędy? Oho. Nie kliknę tego. Jezu, serio? Dwa shotguny takie? Pinkerton, ty chory, Dobra, to sam miny EPM. Jednak warto. Wiecie, trochę hajsu się przyda. Gdzieś tu jeszcze drepcze Major Lurk. I boję się, że wyjście do Rivet City prowadzi właśnie tutaj pod wodą. Aha, tu była mina otwarta. Dobrze wiedzieć. Jakby Pinkerton, jesteś genialny. To jest nawet bardzo wygodne wyjście do Rivet City. Tylko on je zamknął zamkiem elektrycznym. Ja zrobię quick save'a, bo ja chcę wiedzieć, gdzie to miejsce jest. Gdzie to się wychodzi stąd. Tutaj, najzwyczajniej w świecie. Przed pomnikiem Jeffersona. Jezu, Pinkerton jest po prostu geniuszem. A czemu teraz questa? O właśnie. A czy przypadkiem... Nie! Mam zniewolić Flaka. Aha! Ej, jak to wszystko się teraz mega ciekawie układa, Boże. Jakby to jest właśnie moment przełomowy całej gry, bo dotarcie do Rivet City nam otwiera... Przepraszam, że tak pstryknąłem przy mikrofonie. Otwiera nam tyle możliwości. Tyle teraz ścieżek się przede mną otworzyło. Ta gra stała się teraz o wiele lepsza. A to nawet jeszcze nie skończyłem Fallouta 3 w TTW. Jeszcze mamy całego Fallouta 3, kilka DLC-ków, które sobie ogramy, plus Fallouta New Vegas i wszystkie DLC do Fallouta New Vegas. Jesus Christus, jakie to jest cudowne. Boże, TTW, oczywiście oprócz wody fajnie to wygląda, ta rdza cała taka jest brązowa, tutaj tak blach. No i ten kościół Atomu ma takie ładne logo teraz, nieważne, nie będę się stać Envy teraz. No, Jezu, jakie to jest wszystko dobre. Moira, siema. Mordo, nawet lepiej. No, ej, to jest dobre kłamstwo. Rivet City to właściwie pozostałości po starożytnej podwodnej cywilizacji. O, historia jest dla frajerów. No mój Boże, czekajcie, albo nie, w sumie nie, za chwilę dzwonię.
Po dużym szukaniu mam prawdziwą historię. Aha! Not just as easy as asking around, was it? Good information takes real work to uncover after all. Kliknę, że zaraz odzwonię. So, tell me all about it. O! Okej. Mógłbym powiedzieć, że się zaczęło? Albo można powiedzieć inteligentnie, że zaczęło się od stacji badawczej. Dlatego wciąż tam są naukowcy. With the protected location and resources that came from those scientific advances, I can definitely see how it grew so quickly. A bit of smarts leads to a big reward, huh? Speaking of which, in thanks, have a few of these. Co tym razem? Coś fajnego? Kapsle, kapsle, kapsle. Oh, and I'll let the Rivet City traders know they'll be favorably mentioned in the book. You'll get a from them in the future. Moira, o mój Boże! 5 mentatów, dobra, ciul, ale dostaniemy zniżkę u wszystkich handlarzy w przyszłości. O mój Boże, cudowna. I'm about to do a section on working with old computer electronics. So there's some research to be done in the old Robco production facility. Also, there used to be a big library out there. A mad... And that'll be it for the last... Dobra, wiesz co, stara technologia. It does, doesn't it? I mostly just deal with it after it's junk. Ej, nie, czekajcie. The trader gave me this Robco processor widget. He said it's worth a fortune. According to him, if it's connected to the mainframe in the Robco factory, you could have access to all the robots you'd ever want. Jezu, czemu ja tych questów nie robię? Jakie to jest wszystko fajne i genialne. How to harness technology, wouldn't it? Dobra, zrobię to. Yeah, you should just be able to plug it into the mainframe at the Robco production facility. Dam ją do robotów i terminali. Okay, here. And be sure to keep an eye peeled for any other... Dobra, Moira, no jesteś wspaniała. Nie wiem, czemu ludzie tak cię nie lubią. Naprawdę, naprawdę. Znaczy jest trochę irytujące, ale teraz ten ostatni rozdział brzmi ciekawie. I czy... No właśnie, to jest obok Tempani Tower, ja to już mam odkryte. Ludzie, ale zadżebiście. Dobra, kończymy kolejny odcinek Fallouta TTW w Falloutie trzecim. Ach, ale się teraz jaram. Tak się wszystko rozkręca. Mega. Dobra, ja w każdym razie bardzo wam dziękuję za oglądanie, dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli nie, łapka w dół, tylko proszę napiszcie, dlaczego łapka w dół. I cóż, jeszcze raz żegnam się z wami. Do zobaczenia. Bye bye. Cześć!